Dzień doberek, moi najwspanialsi widzowie! Tutaj wasza ulubiona Misaga. Mam nadzieję, że ulubiona. Wydaje mi się, że wszyscy z was oglądali filmik, w którym miałam zasłonięte oczy i na ślepo chodziłam po sklepie z zabawkami. Takim wielkim sklepie. No i dzisiaj otworzymy sobie pewne produkty, które wtedy wrzuciłam do swojego koszyka. Wrzuciłam wtedy do koszyka taką jedną buteleczkę. Nazywają się one Cry Babies, czyli płaczące niemowlaki. Nie wiem, czemu jest taka nazwa. Nikt nie lubi przecież, jak małe dziecko płacze. No ale nieważne. Z tego, co się od was dowiedziałam, bo tak mi pisaliście w komentarzach, że ponoć te zabawki są nawet całkiem spoko. I powiem wam, gdyby nie wy, to bo w ogóle by mi nie przyszło na myśl, żeby te zabawki otworzyć i że one są jakieś ciekawe. Wiele osób też z was porównywało te zabawki do LOL Surprise'ów. Tak więc otworzymy ich sobie dzisiaj troszeczkę i zobaczymy, czy są fajne, czy nie fajne. Otworzymy sobie dzisiaj aż 4 takie buteleczki i z tego, co widzę, mamy tutaj możliwość zebrania aż 24 laleczek. W środku zawsze mamy 6 akcesoriów, a zobaczcie jeszcze tutaj. Niektóre zawierają dodatkowe złote akcesoria. Dawać mi tu złote rzeczy. Będę bogata, Grażyna będzie bogata. To jest pierwsza seria tych laleczek, więc jest to zupełna nowość. Jak to w ogóle otworzyć? Chyba tutaj jakoś. Trzeba to pewnie na siłę. Ach, no nie. Nie mogę się do tego dobrać. Gdzie moje złoto? O, udało się. No i koniecznie nie zapomnijcie o łapkach w górę. Jeżeli zostawicie ich 15 tysięcy, to wtedy nagram kolejny odcinek z jakimiś fajnymi zabawkami, które wtedy Paweł mi kupił. Bo to Paweł mi wtedy wszystko stawiał. Więc... Oddaj mi opłatę. Nie oddaję nic. Za darmo zabawki. Żyć nie umierać. Pierwsze moje spostrzeżenie to, że jest to trochę bez sensu, że od razu wyskakuje lalka i możemy już podejrzeć, co tutaj jest w środku. No ale mamy też tutaj sporo jakichś niespodzianek. Zobaczcie tutaj, chyba trzeba to jakoś tak pootwierać, na siłę powyważać. I tu będą się kryły jakieś różne gadżety. Ta butelka to jest taka jakby miniaturka tego opakowania, które teraz otwieram. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze u góry to okienko. To jest chyba jakaś walizka na kółkach albo torba, coś takiego. No nie wiem, trochę dziwne. Szkoda, że to jest w jednym kolorze, wiecie, nie jest jakoś pomalowane dodatkowo. I co my mamy tutaj jeszcze? Co tutaj się skryło? Co to jest? To jest jakiś taki maciubki aparat, zobaczcie. Czyli chyba ta nasza laleczka będzie, nie wiem, jakąś panią fotograf albo panią podróżniczką. No nie wiem, dzieci w podróży, które płaczą, to nie jest zbyt fajna sprawa. Tutaj mamy kokardkę chyba na szyję. Tutaj jest, zobaczcie, jakieś takie mega małe okienko. Ja mam za duże palce na te zabawki. To jest chyba... Co to jest? To nawet nie jest naklejka. Kawałek kartonika, serio. No dobra, to był lekki badziew. A tutaj skrył się smoczek, taki różowiutki. Najbardziej ciekawi mnie ta saszetka, co tutaj będzie się kryło w środku, bo to tak dziwnie wygląda. Czy to jest jakieś krzesełko albo fotelik dla tej lalki, którą tutaj zaraz otworzę? Chyba tak. Dzień doberek, laleczko. Matko jedyna, ale jesteś wielka. Widzę, że można ci naciskać głowę, czyli pewnie będziesz w nas pluła wodą, albo nie wiem, co będziesz robiła. Nazywa się Eli i zobaczcie tego bobasa obok. To jest chyba, nie wiem, strój jakiegoś Lamparta? A tutaj zobaczcie u góry. Jest krówka. Ja chcę tą laleczkę chyba najbardziej spośród wszystkich. Tutaj mamy jeszcze też pandę, a tutaj zobaczcie, jest lama. Kostiumy mają naprawdę pomysłowe. O nie, jest nawet małpa, zobaczcie. Małpy nie chcę. Ja się małp troszeczkę boję. Tutaj mamy jeszcze rozpisane, co trzeba później z tymi lalkami robić. I z tego wychodzi, że chyba trzeba je utopić. A tak na serio, serio, to po prostu trzeba im dać piciu. Wtedy ich głowa napełni się tym piciu i one będą płakać. No dlatego też te laleczki nazywają się Cry Babies, no bo płaczą. No ale czy to jest, słuchajcie, coś specjalnego? Czy to jest jakaś nowość? LOL Surprise'y już płakały od dawna i potrafią nawet jeszcze pierdzieć, no nie? A czy ty, koleżanko, potrafisz pierdzieć? Chyba nie, bo masz majtasy na sobie, więc jakbyś się spierdziała, to pewnie byś miała cały ten kombinezon ufajdany kupeczką. Kupeczką, a tego nie chcemy. Zanim jeszcze wydam mój werdykt, jak mi się podobają te laleczki, to otworzymy kolejną i zobaczymy, co tutaj trafimy, bo jak będzie powtórka, to
będę bardzo zła. Jeżeli chcielibyście zakupić dla siebie takie zabawki, to wrzucam wam w przypięty komentarz i w opis link, gdzie można kupić je przez internet w dobrej cenie. No i możecie też właśnie sprawdzić, ile one kosztują. Dobra, to teraz tak wyciągnijmy laleczkę, żeby nie było widać od razu, co tutaj jest, ale chyba będzie jakaś fajna. Dobra, i najpierw obejrzyjmy tutaj te dodatki, które do niej dostaliśmy. Czekajcie, czekajcie, czy te obrazki tutaj też przypadkiem nie sugerują nam, jaką trafimy laleczkę? Bo zobaczcie, tu jest jakiś, nie wiem, kocyk, ręcznik albo jakiś ciuszek, który jest w panterkę, a kiedy wyciągałam tą laleczkę, to wydawało mi się, że właśnie ona miała jakiś kostium taki w ala w panterkę. No niestety buteleczka po raz kolejny jest taka sama. Szkoda, szkoda, że się, wiecie, nie różnią czymś. Co my tutaj mamy dalej? Co to? Obroża jest? A może to jest jakiś hula hop? No nie wiem, nie mam pojęcia. Duszek. A nie, to nie jest duszek, to jest łezka, zobaczcie. Dopiero teraz to zauważyłam, ale ze mnie pierdoła. Mamy kolejną kokardkę na szyję i tutaj ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że to są jakieś związane baletki. No dobra, i zobaczmy teraz najważniejszą rzecz, czyli lalencję, bobaska. No i jest, strzelam, że to jest jakiś kostium, nie wiem, geparta, lamparta, albo jakiś pantery w kropki, ale nie wiem, dziwne ma te łatki, bo ma różowe. O ja, zobaczcie, o tej właśnie mówiłam laleczce, że ona mi się podoba, czyli Lia, i ją trafiłam, ale mam farta. Ale to gdzie mam założyć jej, to dalej nie wiem. To chyba na serio jest jakiś, wiecie, hula hop albo jakaś obręcz, bo jeżeli to jest, wiecie, ala laleczka kociak, no to ona pewnie, wiecie, jest taka mega sprytna i zręczna i pewnie przeskakuje przez jakieś kółka. No ale przez to chyba się za bardzo nie zmieści, bo ma za wielką banię, no. No sorry, no nawet jak ci wypompujemy tą banię, to i tak się tutaj nie wciśniesz. No trochę jesteś za grubym kociakiem, no cóż. Bym jeszcze zapomniała, że tutaj została jeszcze jedna saszetka, ale to zapewne będzie znowu ta podstawka, czyli ten, nie wiem, jakiś fotelik. O, jest w innym kolorze, wow. Taki bardziej mocny róż. Po otwarciu już dwóch tych pudełeczek mogę wydać mój werdykt. No i stwierdzam, że LOL surprise'y są dużo fajniejsze jednak. Nie mówię, że te laleczki są, wiecie, jakieś słabe, ale czegoś im tutaj brakuje. Nie wiem, może gdyby można było im te ciuszki na przykład ściągać, to by wtedy były w ogóle mega fajne. Dobra, nie patrzymy, nie patrzymy, co tutaj trafiliśmy. Chowam gdzieś to. I zobaczmy, co my tutaj teraz mamy za obrazek. Ja, to jest taka, wiecie, huśtawka, którą można sobie przyczepić do sufitu albo gdzieś. Chciałabym coś takiego mieć w domu, ale fajna by była zabawa. No niestety, butelka po raz kolejny taka sama. Co tu jest za gadżet? Ulala, to jest jakiś taki, nie wiem, dzbanuszek na herbatkę. O ja, zobaczcie, jest jeszcze mała filiżanka. To mi się podoba, fajne te gadżety, chociaż jakieś takie wreszcie, wiecie, przydatne. Wiecie, co jest też dosyć słabe? Że za każdym razem na przykład są tutaj kokardki takie same, tylko wiecie, troszeczkę różnią się kolorem. No i to ostatnie okienko, w którym jest... To coś! To jest po prostu szczyt! Szczyt badziewia, nie? Naprawdę, szczyt badziewia. Po co mi coś takiego dają? Jakie jaja mam pandę? Nie wierzę, na razie, słuchajcie, trafiam. Wszystko to, co chcę, co powiedziałam, że mi się podoba. Mamy tutaj ten fotelik, więc ładuj tutaj swoją piękną pandzią pupkę. O tak, jak pięknie. I jeszcze dydel. Czemu cały czas mówię na to dydel? To jest przecież smoczek. Chociaż dydel chyba też można powiedzieć, no nie? Zobaczcie z tyłu ten malutki ogonek. No jakie to jest słodziachne. Siadaj tutaj i będziesz sobie siedziała już do końca. Dobra, chwila prawdy. Otwieramy w takim razie ostatnią. Czy wy też macie czasami takiego farta, że dostajecie wszystko, co chcecie w zabawkach? Dobra, chowamy, chowamy, nie patrzymy, co tam było. Jaki fajny gadżet! No, ten gadżet to w tym momencie wygrywa wszystko. Zobaczcie, jaka to jest fajna, malutka sztaluga. Wydaje mi się, że tutaj będzie gdzieś jeszcze pędzel. No i zobaczcie, jest. Haha, ale beka, zgadłam. I co my tutaj mamy? No i to na pewno nie jest krowa. Ale to jest owieczka! Też wygląda pięknie, nio, 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 jakie słodkie.
takie. No dobra, owieczka też może być. Też mi się podobasz. Nie bądź smutna, że nie jesteś krówką. Jest okej, lubię ciebie, owieczko, jesteś fajna. Przygotowałam już na sam koniec miskę z wodą i zaraz przetestujemy, jak te bobasy będą ryczały. No i uwaga. Aha, no to fajnie to działa. Fajnie, że jej głową cała woda wyleciała. No nie wierzę. Jeszcze raz. Ale się spierdziała fajnie. Ona pierdzi głową. Uwaga, może tutaj teraz tą dziurę zamknę. O, dobra, coś leci. Coś tam leci, ale słabo.